Bardzo się cieszę, że jest z nami dalekosiężny, który wyprowadzi nas z epoki turystycznych błędów i wypaczeń i wprowadzi w epokę oświecenia. Wyjątkowy człowiek, który o bezpieczeństwie outdoorowym, sprzęcie, jakie powinniśmy zainwestować, przygotowaniach do wyprawy, wie wszystko, a nawet więcej. Skąd ta wiedza i doświadczenie? Zdobyta na najlepszym uniwersytecie, w podróżach, często w wyprawach ekstremalnych. Przebył tysiące kilometrów, od wulkanów Kamczatki po grenlandzki lądolód i od stepów Mongolii po dżunglę na Haiti. Skąpany przez polskie zimne morze, najlepiej czuje się w takich właśnie klimatach. Odludna kraina ognia i lodu Islandia. Tête-à-tête ze Spitsbergenem albo udana próba zachowania zdrowych zmysłów w czasie whiteoutu na Grenlandii, to jego specjalność. Obliczył kiedyś, że mamy jedynie 25 500 dni na aktywne życie. Od tego czasu słowo rutyna wykreślił ze swojego słownika. W samo południe, tak jak w westernie, na warsztatach survivalowych część z Państwa nauczył sztuki przetrwania, a już za chwilę razem z naszym dalekosiężnym zrobimy sobie turystyczny rachunek sumienia. Najczęściej popełniane błędy w turystyce. Rafał Król, zapraszamy. Witaj, Rafale. Rozgość się. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za fantastyczne wprowadzenie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Rafał Król i chciałbym opowiedzieć o najczęściej popełnianych błędach w turystyce. Ta prezentacja to tak naprawdę przegląd wszystkiego, co można zobaczyć na polskich szlakach, tego, co ludzie robią nieświadomie źle, tego, co przeszkadza im cieszyć się podróżami, tego, co często prowadzi do jakichś fatalnych błędów. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, to zbyt ciepłe i zbyt grube ubranie. To znaczy nie mamy takiego zwyczaju, że gdy robi nam się za ciepło, żeby zdjąć jedną warstwę albo po prostu, żeby się jakoś z tego ubrania wyzwolić. Co jest bardzo ważne, nosić przewiewne warstwy, takie, które można ściągać. Mamy taki zwyczaj, że ubieramy wszystko na siebie i jest nam za ciepło, ale nie zadajemy sobie specjalnie trudu, żeby to ściągnąć. Często się pocimy, ubranie jest zapocone i to jest bardzo duży błąd, ponieważ my odwadniamy się, pocimy, mamy mokre ubranie i różne rzeczy przeszkadzają nam potem funkcjonować. Więc powinniśmy ubierać się tak, żeby nam było lekko chłodno. Jeżeli jest nam trochę zimno, to znaczy, że jest dobrze. Tak powinno być. Pamiętajcie, że podczas wysiłku, w trakcie wycieczki będzie nam coraz cieplej, więc naprawdę nie warto rozpoczynać naszej przygody, naszej trasy, będąc w pełni ubranym. Raczej należy zacząć na lekko. Pamiętajcie, że nie jest istotna rewia mody. Ważne jest to, co dla Was jest wygodne. To, w czym Wy się czujecie dobrze i to, w czym Wy możecie swobodnie chodzić. Tutaj jest zdjęcie moje w kilcie, bo ja mam kilt i okazuje się, że Szkoci to setki lat temu dobrze wymyślili, bo kiedy chodzimy po górach typu Bieszczady, gdzie jest dużo krótkich podejść i zejść, no to spodnie po prostu ciągną, przeszkadzają, jakoś opierają się na biodrach czy na udach. Natomiast kilt fantastycznie działa i jest bardzo, bardzo wygodną rzeczą do chodzenia. I tak jest ze wszystkimi innymi częściami garderoby. Fajnie jest, jeżeli wybierzemy coś, co nam pasuje, w czym my czujemy się dobrze.
Natomiast do czego to zbyt grube ubieranie się prowadzi? No, przede wszystkim mamy przepoconą odzież i buty, ale również przegrzewamy nasz organizm. A razem z potem tracimy wodę, sole mineralne, co przy dłuższych, wielogodzinnych wycieczkach prowadzi do osłabienia organizmu, odwodnienia, skurczów mięśni, a na długich trasach i w wysokich górach może doprowadzić nawet do kłopotów z sercem. Kolejnym błędem jest noszenie turystycznie rzeczy z bawełny. Bawełna jest nazywana w krajach anglosaskich zimowym zabójcą. Dlaczego tak się dzieje? No, lubimy bawełnę, ona jest bardzo miła, jest miła w dotyku, nie chłonie brzydkich zapachów. Mamy, właściwie każdy z nas, większość takiej garderoby codziennej ma z bawełny. Natomiast bawełna absolutnie nie nadaje się do wykorzystania w turystyce. Po pierwsze, dlatego, że bardzo wolno schnie, a po drugie, bawełna jest takim włóknem, które, kiedy je zapocimy, schnie, znaczy wychładza nas kilkadziesiąt razy szybciej, niż gdy jest sucha. Czyli jeżeli mamy bieliznę syntetyczną albo wełnianą, to gdy ją przepocimy, nie zaczyna nam być natychmiast zimno. Ta bielizna izoluje nas tak samo. Natomiast z bawełną jest odwrotnie. Sucha bawełna jest fajnym izolatorem, ale przepocona natychmiast nas wychładza. I bardzo często widzimy to w górach, gdzie ktoś wejdzie na jakiś szczyt czy przełęcz, siada, żeby odpocząć i nagle zaczyna drżeć, bo ma przepocony bawełniany t-shirt albo jakąś koszulę flanelową i wtedy potwornie zaczyna marznąć. Jak sobie z tym poradzić? No więc odzież syntetyczna i odzież z wełny merynosów bardzo szybko schnie i nigdy nie traci tych własności termicznych. Co jeszcze? W bawełnianych skarpetkach odparzamy sobie stopy i możemy nabawić się odcisków, choćby nie wiadomo jak zaawansowane technologicznie czy wygodne były buty. Również z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, w butach, w skarpetkach bawełnianych będzie nam po prostu zimno. Często zastanawiamy się nad takimi wypadkami, do których dochodzi na przykład w Tatrach i okazuje się, że większość tatrzańskich wypadków, jak ktoś, kogoś ściągają ratownicy, to nie są to wypadki związane z urazem nogi czy ręki, czy z upadkiem, tylko z tym, że ktoś właśnie wędrował w bawełnie, wychłodził się, opadł z sił i nie był w stanie o własnych siłach wrócić do schroniska. Więc bawełna jest wielkim i bardzo częstym błędem. Natomiast jeżeli nie bawełna, to co? Co można polecić, co byłoby dobre? Cudowna jest odzież z wełny owiec, ale nie takich owiec, jakie mamy w Polsce, bo ta wełna gryzie, natomiast wełna owiec merynosów, marki Merino. Rasy Merino. Wełniane skarpetki i wełniana odzież z merynosów ma szereg bardzo wręcz magicznych własności, ponieważ wełna grzeje nas nawet wtedy, kiedy jest przepocona, ale nie chłonie brzydkich zapachów. Jest świetnym wyborem na wielodniowe wyjazdy. Jeżeli planujemy jakąś podróż, nie mamy możliwości skorzystania z pralki, a jedziemy gdzieś do jakiegoś kraju, gdzie nie będziemy mogli tam sobie różnych rzeczy przeprać, to wełniana bielizna, skarpetki czy koszule podróżne to jest fantastyczny wybór i na pewno nie będzie to brzydko pachnieć. Wełna również chłonie do wnętrza bardzo dużo wody.
To znaczy skarpetki, które ważą 100 gram, potrafią wchłonąć aż 36%, czyli 36 gram wody w ten sposób, że my tego w ogóle nie czujemy. Stopa dalej jest sucha, przez co się nie odparzamy, mamy suchą stopę, wędruje nam się wygodnie. Kolejną rzeczą, jak już tak jesteśmy przy przykładzie skarpet, to w ogóle złe skarpety. Często ktoś wyrusza w trasę, zakładając takie miejskie, cienkie skarpetki bawełniane. To jest samo zło. Skarpetka musi być grubsza, musi mieć pętelki frotę, musi nas izolować i zabezpieczać przed otarciami. W cienkiej skarpetce bawełnianej tego nie mamy. Taka skarpetka, jaką Państwo widzą na zdjęciu, ona ma pętelki, ma warstwę frotę, która chroni nas przed odparzeniami, chroni nas przed otarciami i umożliwia duży komfort przez wiele godzin. Jeszcze raz wracając na chwilę do bawełny. Bawełna świetnie nadaje się na upały, na spacery, do zwiedzania, do takiego codziennego miejskiego użytku, no i na wycieczki do krajów, w których jest bardzo, bardzo ciepło. Natomiast unikajcie jej w terenie. Kolejnym błędem, bardzo często popełnianym, jest nie zabieranie ze sobą kurtki przeciwdeszczowej. A chyba nie będzie padać. Może nie będzie padać, raczej nie będzie padać. Tymczasem okazuje się, że kurtka przeciwdeszczowa, ona chroni nas nie tylko przed deszczem, ale również chroni nas przed wychłodzeniem od wiatru. Jeżeli już mamy kurtkę membranową, wodoodporną, to powinniśmy zadbać o to, żeby ona cały czas utrzymywała swoje własności przeciwdeszczowe. Na pewno wiecie, jak fajnie spływa woda z nowych rzeczy prosto ze sklepu, takich outdoorowych. Natomiast kiedy kurtka jest już starsza, kiedy ją wybrudzimy, kiedy ona wchłonie trochę pyłu i kurzu, wtedy przestaje nagle po niej spływać woda i ona zaczyna tą wodą nasiąkać. Znaczy mówię o materiale. I wtedy powinniśmy dokonać prania i impregnacji, tak żeby przywrócić te własności wodoodporne. Mało kto wie, że kurtka, z której woda nie spływa, ona przestaje w zasadzie oddychać. Czyli nawet jeżeli mamy drogą kurtkę membranową, jeżeli nie przywrócimy jej tych zdolności do odrzucania wody, to ona przestaje właściwie oddychać. Zaczyna być jak zwykły sztormiak, czy powszechnie mówiąc cerata. Pamiętajcie, że pogoda może się zepsuć bardzo szybko i dlatego kurtkę należy zawsze mieć ze sobą. I tu taka kolejna wskazówka, jeżeli kupujecie kurtkę, to nie tylko ją przymierzcie w sklepie, ale również złóżcie ją w kostkę i zobaczcie, ile ona będzie zajmowała wam miejsca w plecaku. To jest bardzo cenna wiedza, bo czasami kurtka jest bardzo fajna, ale jest tak duża po spakowaniu, że zajmuje sporą część plecaka. Kolejnym błędem jest niewłaściwa gospodarka wodna. Pijemy za mało. Należy pić dużo, przynajmniej 2-3 litry dziennie i należy zwracać uwagę na wodę, którą pijemy. Zastanawiać się, skąd ona jest. Tutaj akurat na zdjęciu kolega, to jest zdjęcie z Rumunii, tutaj kolega pije z takiego miejsca, które jest polecane przez wszystkich miejscowych, że tutaj woda jest krystalicznie czysta, wypływa prosto z gór, nie ma żadnego zagrożenia, że mogą być tutaj jakieś bakterie albo inne organizmy. Natomiast w Polsce większość wód, właściwie wszystkie, są narażone na to, że będą się tam znajdowały jakieś
organizmy, pierwotniaki. Bardzo często jest tutaj, jak widzicie na obrazku, jest to zdjęcie z mikroskopu ogoniastka jelitowego, który jest w wodzie, która spływa z pastwisk. Po prostu ogoniastek jelitowy powoduje u człowieka zaburzenia żołądkowe, a jest, dostaje się z odchodami zwierząt hodowlanych do wody. W związku z czym, jeżeli tej wody nie gotujemy albo nie filtrujemy, istnieje ryzyko, że właściwie w każdym cieku wodnym, gdzie woda ma styczność z pastwiskami, możemy się tym ogoniastkiem zarazić. Jeżeli możemy, jeżeli podróżujecie częściej, należy pomyśleć o kupnie filtra do wody, no bo albo wodę gotujemy, no trudno jest gotować właściwie każdą wodę, którą chcemy wypić, no ale tak by było najbezpieczniej. Natomiast coraz łatwiej dostępne są filtry do wody, różne i takie rodzinne, jednoosobowe, ja taki jednoosobowy filtr pokazywałem Państwu na warsztatach survivalowych, natomiast filtr tak naprawdę potrafi nas uratować na wyjeździe od wielu różnych problemów żołądkowych, od tego, że się pochorujemy i możemy sobie ten wyjazd zepsuć. Filtr, który kosztuje 500 zł, starcza na przefiltrowanie nawet 2000 litrów wody, czyli wychodzi nam naprawdę, naprawdę 4 litry wody za złotówkę. Jeżeli jesteśmy w temacie wody i nawadniania, to bardzo częstym błędem jest picie na wyjazdach napojów tak zwanych energetycznych. To jest bardzo łudząca i myląca nazwa, ponieważ te napoje, one nam nie dają żadnej energii. Są tak naprawdę samym złem. Napoje energetyczne zawierają substancje, które zmuszają nasz organizm do bardzo wytężonego wysiłku. Działają pobudzająco, ale często ktoś te napoje pije podczas wycieczki, podczas chodzenia w górach, podczas biegania, czyli już wtedy to serce pracuje, serce, nerki, płuca pracują na bardzo wysokich obrotach i my pijąc takie napoje dokładamy jeszcze organizmowi dodatkowego obciążenia. One nam nie dodają energii, tylko zmuszają nas do jeszcze większego wysiłku. Inaczej mówiąc, pijąc napoje energetyczne nie da się podczas wyjazdu, podczas wycieczki odpocząć. One będą cały czas zmuszały nasze serce i płuca do bardzo wytężonej pracy. Natomiast najgorsze jest to, że te napoje są dostępne w bardzo dużych butelkach. I mnie się zdarzało brać udział w jakichś takich wycieczkach, gdzie młodzież potrafiła wytrąbić taką butlę 1,5-litrową czy 2-litrową w ciągu kilku godzin wycieczki i naprawdę oni wtedy bardzo, bardzo źle funkcjonowali i musieli w wielu wypadkach przed samym końcem wyjazdu zrezygnować i się poddać. Natomiast bardzo dobre do picia są napoje izotoniczne, czyli takie, które uzupełniają poziom pierwiastków i substancji mineralnych w naszym organizmie. Te napoje są powszechnie dostępne. Nie należy ich mylić z tymi napojami energetycznymi czy energetyzującymi, o których mówiłem wcześniej. Natomiast napoje izotoniczne, one uzupełniają sole mineralne, uzupełniają mikroelementy, czyli to wszystko, co tracimy podczas wysiłku wraz z naszym potem. Możemy te napoje kupić gotowe, ale możemy też kupić je w tabletkach i co jest bardzo ważne, należy te tabletki stosować w stężeniach takich, w jakich podaje producent. To znaczy
Zdarza się, że ktoś sobie taki napój izotoniczny do jakiegoś bukłaka wrzuci 5 czy 10 tabletek i uważa, że jest wszystko w porządku. No nie, nie jest w porządku. Poza tym należy pamiętać, że napoje izotoniczne, one uzupełniają sole mineralne, ale nie należy ich pić w trakcie wysiłku, tylko po wysiłku. Czyli kiedy już jesteśmy po wycieczce, jeżeli nie chcemy mieć następnego dnia skurczy, zakwasów, jeżeli chcemy być w dobrej formie, to po zakończonej aktywności powinniśmy sobie przyrządzić taki napój izotoniczny, co jest bardzo ważne, właśnie żeby przeczytać instrukcję i trzymać się stężenia zalecanego przez producenta. Jeżeli zrobimy ten napój zbyt rozwodniony, za rzadki, to wtedy będziemy mieli tak zwany napój hipotoniczny, a nie izotoniczny i on wtedy nie będzie dobrze działał, nie pomoże uzupełnić nam soli mineralnych. To tyle, jeżeli chodzi o takie uwagi na temat wody, przyjmowania płynów i picia. Jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby w czasie samego wysiłku pić jak najmniej. To znaczy, jeżeli wchodzimy na jakiś szczyt, na jakąś górę, to pamiętajcie, że wtedy podczas intensywnego wysiłku wszystko, co wypijecie, natychmiast wypocicie. Dlatego podczas dużego wysiłku należy zwilżyć usta, pić jak najmniej, natomiast pamiętać o tym, żeby dużo pić po wysiłku. Na przykład Beduini na pustyni w ogóle nie piją podczas dnia, tylko zwilżają usta, kiedy wędrują na wielbłądach przez pustynię, to oni piją po zachodzie słońca, wtedy, kiedy ta woda już zostanie w ich organizmie i już tego nie wypocą. No i kolejna rzecz, ludzie. To znaczy, jadąc gdziekolwiek na świecie, pamiętajcie, że ludzie, którzy tam są, mają inne zwyczaje, inną religię i są zupełnie inni, znaczy chociaż są tacy sami jak my, to zupełnie inne rzeczy mogą być dla nich zabawne albo święte. No to jest akurat taki symbol faliczny w Mongolii. No więc no ja prosiłem tą ekipę, z którą byłem, żebyśmy się z tego wielkiego penisa nie śmiali, no bo to jest symbol płodności. Tutaj się do tej miseczki wrzuca ofiarę, właśnie jak ktoś chce mieć więcej potomstwa w tej intencji. Natomiast no, dla nas to jest zabawne, natomiast dla nich to jest poważne wierzenie. No jeżeli wchodzimy do jakiejś świątyni, to też powinniśmy się zachować z umiarem i taktem i nie wszystko, co tam jest, nie wszędzie można wejść, nie wszystko można wziąć do ręki, nie wszystkim się można bawić, więc należy zachować dystans i po prostu umiar. Natomiast w każdym rejonie świata trafimy na sytuacje, które są zadziwiające albo abstrakcyjne. Natomiast nie możemy nigdy osądzać ludzi po tym, że na przykład mają brudne ręce albo że mają nóż, bo nóż może być w jednym rejonie świata oznaczać kogoś groźnego, a w innym rejonie kogoś, to jest po prostu narzędzie, które trzeba mieć. Więc nie powinniśmy oceniać ludzi ze względu na wiek, religię, pozycję społeczną i zawsze umieć się zachować przyzwoicie i być przyjacielskim i to naprawdę działa. To tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego albo czegoś, co Wam dało do myślenia. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to ja tutaj jeszcze będę się kręcił. Albo na expeditions.pl, na Facebooku, czy po prostu przez stronę internetową, byście mieli jakieś pytanie, można mi je zadać. Bardzo Państwu dziękuję.